Liczną grupę w Londynie stanowić będą lekkoatleci z naszego regionu. Na jej czele stoi oczywiście srebrny medalista z Pekinu w rzucie dyskiem Piotr Małachowski ze Śląska Wrocław. Co najmniej troje biegaczy wrocławskiego klubu pojawi się na olimpijskich bieżniach. Na igrzyskach wezmą bowiem udział wszystkie polskie sztafety 4x100 oraz 4x400 metrów kobiet i mężczyzn. Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna opublikowała aktualne listy rankingowe, na podstawie których sztafety kwalifikowano do startu w igrzyskach. Ostateczne kwalifikacje olimpijskie zamykały rozegrane niedawno lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Helsinkach. W stolicy Finlandii bardzo dobrze pobiegły m.in. sprinterki Śląska Wrocław, Daria Korczyńska i Ewelina Ptak, które wywalczyły brąz w sztafecie 4x100 metrów. Tuż za podium uplasowała się natomiast nasza męska drużyna 4x400 metrów, w której biegł Marcin Marciniszyn ze Śląska. Do zdrowia i olimpijskiej kadry powrócił Arsen Kasabijew. Szkoleniowcy polskiej reprezentacji w podnoszeniu ciężarów postanowili powołać go na igrzyska w Londynie. Sztangista Górnika Polkowice 2 tygodnie temu wznowił treningi po kontuzji. Polski osetyniec od 11 lat mieszka w naszym kraju, a od 3 ma polskie obywatelstwo. Największym sukcesem Kasabijewa jest zdobyty 2 lata temu złoty medal Mistrzostw Europy.